Mateusz Mikulski, witam w studiu sportowym Kroniki Kozienickiej. W tym wydaniu relacje ze zmagań naszych siatkarzy, piłkarzy i strzelców. Z kamerą odwiedziliśmy także kilka eventów organizowanych przez kozienickie placówki oświatowe. Nie zabraknie też materiału z przygotowań polskich paraolimpijczyków goszczących na obiektach KCRiS-u. Rozpocznijmy od relacji ze spotkania KKS-u z Karpatami Krosno. Rozgrywki drugiej ligi siatkarzy wkroczyły w fazę play-off. KKS Kozienice, który rundę zasadniczą zakończył na czwartym miejscu, trafił na piąty zespół tabeli – Karpaty Krosno. Kozieniczanie byli gospodarzami dwóch pierwszych spotkań, a rywalizacja na tym etapie toczy się do trzech wygranych. Zarówno sobotni pojedynek, jak i niedzielne starcie dostarczyły publiczności sporą dawkę emocji. Trener Marek Grzelczak miał do dyspozycji wszystkich zawodników. W pierwszym spotkaniu postawił na Jana Czubińskiego – rozegranie, Krzysztofa Jeziorowskiego i Bartłomieja Korycińskiego – środek bloku. W przyjęciu zagrali Michał Moniak i Kacper Kendra, atakujący Marcin Obremski i na libero Robert Głogowski. Miejsce w tabeli, atut własnego parkietu, ale także dwa wygrane mecze w rundzie zasadniczej na faworyta tej rywalizacji wskazywał nasz zespół. I faktycznie kozieniczanie lepiej weszli w sobotni mecz. Na początku pierwszej partii grali bardzo mocno skoncentrowani, dobrze bronili, a przede wszystkim nie popełniali żadnych niewymuszonych błędów, które zdarzały się siatkarzom z Krosna. KKS długo utrzymywał trzypunktową przewagę, ale w drugiej części seta gra naszego zespołu posypała się w każdym elemencie. Zaczęło się od bloków na Moniaku i Obremskim. Do tego doszło fatalne przyjęcie, brak zrozumienia i w efekcie bez walki oddaliśmy Karpatom pierwszą partię, przegrywając ją do 19. W dwóch kolejnych odsłonach obserwowaliśmy zupełnie odmienionych zawodników KKS-u. Pewnych siebie, grających ładną dla oka, ale przede wszystkim skuteczną siatkówkę. Kluczem do wygrania drugiego i trzeciego seta były blok i zagrywka. W tym ostatnim elemencie dobrze czuli się Obremski i Jeziorowski. Z kolei blokiem, najczęściej podwójnym, zatrzymywani byli zarówno obaj przyjmujący, jak i atakujący Karpat. A w ostatniej akcji drugiej odsłony Jeziorowski zatrzymał na środku Damiana Barana. Gospodarze zdemolowali rywali do 12. W kolejnej partii poszli za ciosem, dając im ugrać tylko 4 punkty więcej. I również kończąc w bardzo widowiskowy sposób blokiem Korycińskiego i Moniaka. I chyba nikt na trybunach nie przypuszczał, że w następnej partii sprawy przybiorą tak niekorzystny dla gospodarzy obrót. Podopieczni Marka Grzelczaka grali bardzo słabo w przyjęciu i od pierwszych akcji musieli gonić wynik. 6-punktową stratę udało się nawet zniwelować do 2 oczek. Od stanu 12-18 do 19-21. Ale kozieniczanie nie zdołali odwrócić losów seta. Asem serwisowym zakończył go Maciej Majkowski, a wynik 25-20 dla gości oznaczał tiebreak. Niestety w piątym secie gospodarze byli obecni na parkiecie tylko ciałem i nawet nie podjęli walki. Siatkarzom Jakuba Heimrota wychodziło w tej odsłonie dosłownie wszystko. Czego by nie dotknęli, zamieniali w punkt. Trzypunktowa przewaga z czasem urosła do 6, a na koniec poszybowała do 8 oczek. Piłkę meczową zakończył Przemysław Czado. Sobotni mecz był z gatunku tych bardzo dziwnych. Karpaty wygrały 3-2 i to zespół z Krosna przystępował do drugiego spotkania w zdecydowanie lepszych nastrojach. Niedzielny pojedynek toczył się jednak według zupełnie innego scenariusza. Choć też nie brakowało w nim dramaturgii i zwrotów akcji. Obaj szkoleniowcy zdecydowali się na jedną zmianę w wyjściowych składach. W naszym zespole na przyjęciu Michała Moniaka zastąpił Daniel Ostrowski. A w ekipie gości rozgrywał Jakub Kosiek, a nie Kacper Komar. Jedni i drudzy weszli w mecz bardzo skoncentrowani, ale to kozieniczanie pierwsi przełamali rywali. Ostrowski serią zagrywek odrzucił gości od siatki, a resztę zrobił nasz blok. Od remisu po 6 KKS zdobył 5 punktów z rzędu i podobna różnica utrzymała się do samego końca. Ważne punkty zdobywał w tej odsłonie Obremski, który grał na bardzo dobrej skuteczności. W końcówce pierwszej odsłony zrobiło się dość nerwowo pod siatką. Zaiskrzyło na linii Głogowski Paszek. I dopiero żółte kartki pokazane przez sędziego Marka Olszaneckiego nieco ostudziły rozgrzane głowy obu zawodników. Pierwszego seta kozieniczanie wygrali do 19. W drugim walka punkt za punkt toczyła się do samego końca. Najwyżej KKS prowadził 3 punktami, po bloku Korycińskiego i Ostrowskiego 20-17. Jednak sprawa zwycięstwa w tej odsłonie rozstrzygnęła się w 2 ostatnich akcjach. Przy stanie po 23 najpierw Obremski skończył piłkę w ataku, a po chwili Jeziorowski i Korycinski zatrzymali blokiem Czado. Najwięcej emocji dostarczył jednak kolejny set, również długimi fragmentami bardzo wyrównany, jednak pełen zwrotów akcji. Karpaty prowadziły 14-11, ale kozieniczanie szybko wrócili do gry, podbudowani wygraniem niesamowicie długiej i widowiskowej wymiany, bez wątpienia akcji meczu.
i to KKS był o punkt przed gośćmi. Ale nastroje szybko się zmieniały. Karpaty pierwszą piłkę setową miał przy stanie 24-21. Zespół Marka Grzelczaka tym razem walczył do końca i udało się obronić 3 setbole. Grę na przewagi wygrali jednak goście. Po długiej wymianie, kończąc szóstą piłkę setową, Karpaty triumfowały 28-26. Porażka w tej odsłonie podziałała na gospodarzy jak płachta na byka. W czwartej i dodajmy ostatniej odsłonie nie pozwolili rywalom na zbyt wiele. Zagrywką nękali Obremski i Kendra, a ze środka kończył Jeziorowski. Przewaga KKS-u bardzo szybko sięgnęła 10 punktów. I już przy wyniku 17-7 było jasne, że tym razem tiebreaka nie będzie. Ostatecznie gospodarze wygrali do 16, a cały mecz 3-1. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest więc remis 1-1. W lepszej sytuacji wydaje się być zespół z Krosna, który będzie gospodarzem 2 kolejnych spotkań. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak wygrać przynajmniej jedno z nich. Wówczas decydujący mecz zostanie rozegrany w Kozienicach. Wierzymy jednak, że nie będzie takiej potrzeby i siatkarzy Marka Grzelczaka stać na wygranie obu spotkań w Krośnie, a te zostaną rozegrane w pierwszy weekend marca. Niespodzianek nie było w pozostałych spotkaniach pierwszej rundy. Gospodarze wygrali po 2 mecze. Rozstawiona z jedynką Awia Świdnik w sobotę rozbiła PZL Sędziszów Małopolski 3-0. A dzień później gospodarze z trudem wygrali po tiebreaku. Pogromem gości zakończył się także pierwszy mecz w Lublinie. Politechnika rozbiła Błękitnych 3-0, a w pierwszej odsłonie ekipa z Robczyc nie wyszła z 10 punktów. Drugie spotkanie Lublinianie wygrali 3-1. Atut własnego parkietu wykorzystał także trzeci zespół rundy zasadniczej. Neobus Niebylec pokonał AKS Rzeszów 3-1 i 3-0. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych. Kolejne spotkania ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 2 i 3 marca. Ewentualne mecze numer 5 zaplanowano na środę 6 marca. Gospodarzem będą wówczas wyżej rozstawione zespoły. Współpraca partnerska gminy Kozienice i CERAT Czarni Radom będzie kontynuowana w kolejnych latach. W czwartek 21 lutego umowę partnerską podpisali burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Czarni Radom, właściciela CERAT Czarni Radom, klubu siatkarski plus ligi. Prezes klubu Wojciech Stępień oraz dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Czarni Radom Marcin Tomczyk. Lubię wspierać sport, siatkówka też zajmuje szczególne miejsce i w naszym kraju, i w naszej gminie, i trochę w moim sercu, bo też amatorsko ją uprawiałem i uprawiam. Warto też, żeby taka drużyna, która występuje i reprezentuje cały region w plus lidze, była takim motorem czy lokomotywą, która napędza tą siatkówkę. Mamy swój koziński klub, ale warto, żeby ta współpraca też wchodziła na wyższy poziom. Temu też służy partnerstwo regionalne z Czarnymi. W projekcie wspierającym rozwój siatkówki w miastach i gminach naszego regionu Kozienice uczestniczą od samego początku, czyli od ponad 3 lat. W radomskim klubie nie było wątpliwości, że współpraca będzie kontynuowana. Pan burmistrz Piotr Kozłowski to człowiek sportu, człowiek czynu, człowiek pewnych idei, które na pewno pozwolą kontynuować dalej partnerstwo ze Stowarzyszeniem Czarni Radom i z organizacją pewnych działań. Tym bardziej, że co roku już zdążyliśmy przyzwyczaić właściwie wszystkich w Kozienicach mieszkańców do organizacji turnieju plusligowego. Zjeżdżają drużyny z plusligi przed sezonem, więc byliśmy tego pewni, że dalej będziemy kontynuować współpracę. Nadrzędnym celem i już widocznym efektem partnerstwa jest promocja siatkówki wśród młodzieży. Na tym nam najbardziej zależy, żeby partnerstwo regionalne rozwijało wśród dzieci i młodzieży chęć do trenowania siatkówki, chęć do uprawiania sportu, do tego, żeby mogli spotkać się z zawodowymi zawodnikami plus ligi z drużyny CERAT Czarni Radom, żeby chłopcy bezpośrednio przekazali dzieciom jak się odżywiać, jak trenować, żeby pokazali, że jest to pewien sposób życia, tak? Że nie trzeba spędzać czasu tylko i wyłącznie przed komputerami i smartfonami, tylko że jakby sport daje pewne radości. W partnerstwie regionalnym Czarni uczestniczy kilkanaście miast i gmin ziemi radomskiej. Pozostajemy w hali. Runda zasadnicza w lidze amatorskiej powoli dobiega końca. W 10. kolejce na brak emocji i bramek nie można było narzekać. 10., a więc przedostatnią kolejkę rozegrał zespół amatorskiej ligi piłki halowej. W 2 pierwszych spotkaniach, których fragmenty prezentujemy, padło, uwaga, aż 27 bramek. Na początek prowadzący w tabeli GP Transport Głowaczów grał z kozienicką gospodarką komunalną, przedostatnim zespołem ligi. Tu worek z bramkami rozwiązał się już po upływie niespełna 2 minut.
Głowaczów prowadził po trafieniu Huberta Czubaja. Jednak Kagiek odpowiedział błyskawicznie. Nie minęło 60 sekund, a do remisu doprowadził Sylwester Wilczek. Później obserwowaliśmy grat bramek w wykonaniu faworytów tego spotkania. Głowaczów do przerwy prowadził już 7-1. Trzy razy do siatki trafił Andrzej Czaplarski. Dwa gole zdobył Piotr Bolek, a jedna z bramek była autorstwa Marka Brodowskiego. Kolejny dwucyfrowy wynik był niemal pewny. Tym bardziej, że również po zmianie stron obie drużyny postawiły na zdobywanie bramek, a defensywa zeszła na dalszy plan. 3 minuty po przerwie na 8-1 podwyższył Tomasz Miszczak, a w kolejnej akcji swoją czwartą bramkę zdobył Czaplarski. Przy niemal każdym trafieniu swój udział miał Bolek. Król strzelców dwóch ostatnich edycji turnieju do kilku asyst dołożył oczywiście także bramki. To po jego golu na 5,5 minuty przed końcem pękła dwucyfrówka. I także dwa ostatnie trafienia dla Głowaczowa były jego autorstwa. W sumie zakończył mecz z dorobkiem 5 bramek. Co przy 4 golach Czaplarskiego i po jednym zdobytym przez Czubaja, Brodowskiego i Miszczaka dało wynik 12. Ale gospodarka nie zakończyła tego spotkania z dorobkiem tylko jednej bramki. W drugiej połowie do siatki lidera dwa razy trafił Mateusz Cieślak, a raz Sylwester Wilczek. 12-4 to najwyższy wynik w tej edycji turnieju. A dodajmy, że bramek mogło być zdecydowanie więcej. Dwucyfrowego wyniku piłkarzom z Głowaczowa najwyraźniej pozazdrościli reprezentanci Enea Wytwarzanie. W kolejnym meczu trzeci zespół tabeli zmierzył się z Ekspolem. Energetycy nie mieli litości dla ostatniej drużyny. Nie dość, że zaaplikowali im ponad 10, dokładnie 11 bramek, to nie pozwolili zdobyć ani jednej. Enea, by napoczać Ekspol, potrzebowała 5 minut. Wcześniej bliski zdobycia bramki był Sławomir Kuźmiński. Ładne, soczyste uderzenie z woleja obronił Przemysław Szałecki. Jednak w kolejnej próbie najlepszy snajper energetyków nie dał bramkarzowi szans. Od tego momentu posypały się kolejne bramki dla Enei. Drugą zdobył Łukasz Czekaj, trzecią Piotr Wasiak, a dwie następne padły w ostatniej minucie pierwszej połowy. Najpierw Tomasz Rutkowski zamienił na gola podanie Łukasza Anioła, a wynik do przerwy ustalił Marcel Skiba. Ekspol nie miał zbyt wielu okazji, by zagrozić bramce Krzysztofa Barana. Jedną z nielicznych sytuacji zmarnował Hubert Włodarczyk. Druga połowa także obfitowała w bramki. Już po niespełna 60 sekundach podanie Pawła Pilarka na gola zamienił Dariusz Milczarczyk. Dwa kolejne trafienia były autorstwa Kuźmińskiego, który skompletował w tym meczu hat-trick. Dziewiątą bramkę dla Enei zdobył Krzysztof Baran, który w ostatnich minutach grał w polu, a między słupkami zastąpił go Damian Czekaj. Dziesiątka pojawiła się na tablicy wyników na niespełna 4 minuty przed końcem spotkania. Autorem tego gola był Paweł Pilarek. Wynik na 11-0 ustali minutę później Piotr Wasiak. Reprezentacja Enei Wytwarzanie w dobrym stylu zakończyła rundę zasadniczą. W ostatniej kolejce ten zespół będzie pauzował. Rozbudzonych apetytów na kolejne wysokie wyniki nie zaspokoili zawodnicy Dropi, Hubala, Hołń Auto Detailing i Sator 997. Dwa kolejne spotkania zakończyły się bowiem bezbramkowymi remisami, czyli ze skrajności w skrajność. W ostatnim meczu Inotum Platinum pokonali wolnych strzelców 4-0. Dwie bramki dla wicelidera zdobył Tadeusz Boćkowski, a po jednej Erwin Socha i Paweł Abramowicz. Pauzował Orlik Kozienice. Ta kolejka przyniosła bardzo niewielkie zmiany w tabeli. Na pierwszym miejscu nadal GP Transport Głowaczów z 3-punktową przewagą nad Inotum Platinum. Na trzecim miejscu Enea Wytwarzanie. 3 punkty tracą do niej Tis Dropia i Sator 997. Ostatnia kolejka może przynieść jeszcze zmiany na miejscach 3-5. Pewni gry w ćwierćfinale są także Hubal Chodków i Hołń Auto Detailing. Ósme miejsce zajmuje Orlik, a 2 punkty za nim są wolni strzelcy. Ci ostatni mają jeszcze teoretyczne szanse na zajęcie 8 miejsca, musieliby jednak ograć lidera. Dwie ostatnie pozycje, identycznie jak przed rokiem, dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej i Ekspolu. Halówka dobiega końca, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia rundy wiosennej czwartej ligi. Grzegorz Seremak wciąż sprawdza wychowanków klubu. Zobaczmy, jak energii poszło w meczu z Pilicą Białobrzegi. Bardzo słabo zaprezentowali się w kolejnym meczu kontrolnym piłkarze Energii Kozienice. W sobotę nasz zespół przegrał u siebie z Pilicą Białobrzegi aż 1-7. Oba zespoły grają w tej samej lidze, ale na boisku nie było tego widać. Kozieniczanie oddali rywalom środek pola, gdzie w pierwszej połowie bardzo dużo swobody miał Bartosz Zawadzki. Słabo piłkarze Energii wyglądali także przy stałych fragmentach gry, po których stracili 3 bramki. O grze do przodu też ciężko powiedzieć coś dobrego, bo przed przerwą gospodarze praktycznie nie zagrozili bramce Pilicy. Wyjściowy skład Energii nieznacznie różnił się od tego, którym nasz zespół rozpoczął poprzedni mecz.
Zabrakło Pawła Różańskiego, Patryka Kendry, Michała Lamenta i Piotra Czerwińskiego. Dwaj ostatni z różnych przyczyn byli tego dnia nieobecni. Do składu wrócili natomiast Dominik Sekuła, który zastąpił na środku obrony Lamenta, oraz Marcel Grot, który wraz z Andrzejem Kalinką zagrał w środku pomocy. Pierwszą jedenastkę uzupełnili Mateusz Baranowski, Łukasz Szary, Mateusz Pietrzyk, Michał Wasilewski, Bartosz Bogacz, Marcin Fusiek, Eugeniusz Kołdziejczyk i Daniel Ciupiński. Zespół prowadzony przez Bolesława Strzemińskiego strzelanie rozpoczął w 23 minucie. Pierwszego gola zdobył Michał Kucharczyk. Najlepszy strzelec Pilicy zaledwie 4 minuty później podwyższył na 2-0. Przed przerwą Białobrzeżanie jeszcze dwa razy pokonali bramkarza Energii. W 39 minucie Marcin Rawski wykorzystał rzut karny, podyktowany za zagranie ręką przez Andrzeja Kalinkę. A gola do szatni uderzeniem głową zdobył Rafał Białecki. Po przerwie obaj szkoleniowcy wymienili niemal całe jedenastki. W Energii na boisku zameldowali się Paweł Różański, Maciej Karaś, Adam Ośka, Patryk Kendra, Jakub Wolszczak, Dawid Baran, Rafał Konopka, Krzysztof Walisiewicz, Przemysław Stępiński, Hubert Strzelczyk oraz testowany przez trenera Seremaka zawodnik z Ukrainy. Obraz gry się jednak nie zmienił. Dość szybko przypomniał sobie były zawodnik Energii Damian Stanisławski, który wszedł na boisko po przerwie. On był autorem dwóch kolejnych bramek dla Pilicy, a w 80 minucie po raz trzeci do siatki trafił Kucharczyk. Gospodarzy stać było tylko na jednego gola. Wynik meczu ustalił w końcówce Hubert Strzelczyk. Choć był to tylko sparing, wynik 1-7 chluby nie przynosi. Aż tylu bramek nasz zespół nie stracił od dobrych kilku lat. Wyniki spotkań kontrolnych. Klęska Energii, która przegrała z Pilicą Białobrzegi 1-7. Broń Radom wygrała z Mszczonowianką 2-1. Mszczonowianka to szósty zespół czwartej ligi. Mazowsze Grójec przegrało z Laurą Chylice 2-4. Ciekawostka, dwie bramki dla Laury zdobył Paweł Grocki, który jeszcze jesienią grał w Mazowszu. Zabójnie Radom zwyciężyło Orła Wierzbica 2-1, a Skarżywianka takim samym wynikiem pokonała Zawiszę Sienno. Rezerwy Radomiaka zwyciężyły lidera klasy A Drogowiec Jedlińsk 2-0. Oskar Przysucha pokonał Stal Niewiadów 2-1. Stal to przedostatni zespół łódzkiej czwartej ligi. Prowadzona przez Pawła Potenta Promna pokonała Polonię Jurza 2-0. Proch odniósł kolejne zwycięstwo w sparingach, tym razem zwyciężył Jodłem 3-1. Remis 2-2 w spotkaniu Oronki z Szydłowianką, a w dwóch kolejnych spotkaniach padło mnóstwo bramek. Legion Suskowola rozbił Homentów 8-2, a Wyśmierzyce pokonały Gryfię Mirów 7-2. Teraz przenieśmy się do zespołu szkół. Uczniowie placówki znowu stanęli w szranki i zmierzyli się w siłowaniu na rękę oraz tenisie stołowym. W myśl powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy duch, szkoła to nie tylko nauka. W zespole szkół numer 1 od lat odbywają się mistrzostwa w najprzeróżniejszych konkurencjach sportowych. Po 5 latach przerwy do tych najbardziej popularnych, jak siatkówka, badminton i tenis stołowy, dołączyło siłowanie na rękę. W środę 20 lutego w małej sali gimnastycznej o zwycięstwo w drugich tego typu zawodach walczyło 14 uczniów i 4 uczennice. Zasady były bardzo proste. Rywalizowano systemem każdy z każdym, bez podziału na kategorie wagowe. W każdym pojedynku zawodnikowi przysługiwało jedno zerwanie walki i wielu korzystało z tej furtki w kryzysowych momentach. Dopingowani przez liczne grono kolegów i koleżanek, z grymasem wysiłku na twarzach, zawodnicy i zawodniczki dawali z siebie wszystko. Jednak większość walk nie trwała dłużej niż kilka, czasami kilkanaście sekund. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia Tomasz Staluszka, nauczyciel wychowania fizycznego. Na dystansie 13 rund najlepiej siły rozłożył Paweł Wójcik. Uczeń klasy drugiej CE wygrywał z każdym przeciwnikiem i pewnie zmierzał do finału, gdzie zameldował się z kompletem punktów. W rywalizacji do dwóch wygranych pojedynków zmierzył się z Bartoszem Krześniakiem z klasy pierwszej BE, który przegrał tylko jedną walkę. Finał poprzedził pojedynek o trzecie miejsce. Bartłomiej Węsek z czwartej klasy technikum elektrycznego pokonał w nim Piotra Potackiego z trzeciej B liceum. W decydujących starciach zmierzyli się godni siebie przeciwnicy. Krześniak w obu pojedynkach walczył do ostatnich sił,
ale musiał uznać wyższość rok starszego rywala. Siłowanie na rękę dziewczyn wygrała Magdalena Sztyber. Uczennica klasy pierwszej Technikum Gastronomicznego pokonała wszystkie trzy rywalki. Druga była Marcelina Wójcik. Co ciekawe, kuzynka Pawła Wójcika, także mieszkająca w Marianowie w gminie Głowaczów. Trzecie miejsce zajęła Klaudia Kusio, a czwarta była Milena Połosa. Puchary przechodnie dla zwycięzców oraz dyplomy i czekolady dla trójki pierwszych zawodników i zawodniczek wręczył dyrektor zespołu szkół Ryszard Zając. Wisienką na torcie było starcie zwycięzcy Pawła Wójcika z nauczycielem Tomaszem Staluszką. Zdecydowanie najdłuższy i najbardziej zaciekły pojedynek, w którym uczeń musiał uznać wyższość mistrza. Nad organizacją i sprawnym przebiegiem rywalizacji czuwali nauczyciele wychowania fizycznego zespołu szkół nr 1. Blisko 60 uczniów stanęło do rywalizacji o tytuł mistrza zespołu szkół w tenisie stołowym. W środę 20 lutego przy 5 stołach o prym w placówce walczyło 39 zawodników i 19 zawodniczek. Grano systemem rosyjskim, z rywalizacji eliminowała dopiero druga porażka. W początkowej fazie spotkania rozgrywano do 2, a następnie do 3 wygranych setów, każdy do 11 punktów. Choć nie zabrakło zaciętych i wyrównanych pojedynków, na koniec i tak nie było większych niespodzianek. Drugi rok z rzędu triumfował Dawid Luśtyk z klasy 3 CE. Drugie miejsce zajął debiutujący w zawodach Mikołaj Maciejewski z 1 B liceum. Trzecie miejsce przypadło Dawidowi Baranowi. Uczeń trzeciej klasy Technikum Ekonomicznego w najlepszej trójce jest po raz trzeci. Wcześniej dwukrotnie był drugi. W rywalizacji dziewczyn czołowa trójka wyglądała zupełnie inaczej niż przed rokiem. Wygrała Paulina Skrzypczak z 3 BLO. Drugie miejsce wywalczyła triumfatorka sprzed 2 lat Zuzanna Mycek z 3 klasy Technikum Gastronomicznego. Trzecią lokatę zajęła Magdalena Sztyber z 1 klasy Gastronomika. Troje najlepszych otrzymało medale i dyplomy, które wręczyła wicedyrektor szkoły Anna Golasz. Nad przygotowaniem i przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego. Turnieje tenisa stołowego w zespole szkół mają już bardzo długą tradycję. W blisko 45-letniej historii rozgrywane są od około 30 lat. Jak co roku w Ogródku Jordanowskim odbył się turniej z okazji walentynek. Uczestnicy mogli sprawdzić się w 2 konkurencjach – szachach i tenisie stołowym. Dla zakochanych i tych szukających sympatii, ale przede wszystkim dla miłośników szachów i tenisa stołowego, Ogród Jordanowski w Kozienicach co roku organizuje turnieje z okazji Dnia Świętego Walentego. Tym razem rozegrano je 14, 15 i 16 lutego. W czwartek i piątek dużym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja przy szachownicach, a w sobotę w ping-ponga grało aż 70 osób. Amatorów królewskiej gry przybyło do placówki 53. Byli to uczniowie szkoły podstawowej nr 3, uczestnicy koła szachowego w Ogrodzie Jordanowskim oraz szachiści z zespołu szkół. Grano w 4 kategoriach wiekowych. W czwartek klasy 4-6 szkół podstawowych, najliczniej reprezentowana grupa 37 osób, a pozostali przy szachownicach zasiedli dzień później. Rywalizacja toczyła się systemem szwajcarskim. Gracze z większą liczbą punktów w kolejnej rundzie mogli trafić tylko na przeciwnika prezentującego podobny poziom. Każdy rozegrał 5 pojedynków szachów błyskawicznych po 10 minut na zawodnika. W 3 kategoriach całe podium przypadło reprezentantom Ogrodu Jordanowskiego. Wśród najmłodszych z klas 1-3 szkół podstawowych zwyciężył Antoni Pierzchała, drugi był Błażej Baran, a trzecie miejsce zajął Aleksander Bolek. W gronie ich starszych kolegów i koleżanek pierwsze miejsce zajął Wiktor Bachanek, drugi był Mateusz Jasek, a na trzecim miejscu uplasował się Kacper Zawadzak. Rywalizację uczniów z klas 7-8 i gimnazjum wygrała Oliwia Sygocka. Na drugim miejscu ex aequo 3 graczy – Igor Urban, Janku Śmierczyk i Łukasz Bocheński. 2 szachistów było w kategorii szkół średnich, obaj z zespołu szkół. Wygrał Kamil Tylus, a drugie miejsce przypadło Mateuszowi Szewczykowi. Szachiści, którzy stanęli na podium z rąk dyrektor placówki Urszuli Strzelczyk, otrzymali dyplomy, walentynkowe pluszaki, breloczki i książki. Natomiast wszyscy uczestnicy, bez wyjątku, zostali poczęstowani lizakiem w kształcie serca. Sędziami byli prowadzący koło szachowe w Ogrodzie Jordanowskim Henryk Motyka i Piotr Bożedajek. Rekordowo dużym zainteresowaniem cieszył się turniej tenisa stołowego. Przy 5 stołach rywalizowało 70 uczniów. Z Brzuzy, Ursynowa, Głowaczowa, Zajezierza, Janikowa, Kozienic oraz Pionek. Rywalizowano w 7 kategoriach w systemie pucharowym. W rywalizacji szkół podstawowych wygrali Zuzanna Baran z Cecylówki Brzuskiej i Jan Czubaj z Głowaczowa, klasy 1-3, oraz Olga Fijołek z Ursynowa i Dominik Węsek z Brzuzy w klasach 4-6.
Wśród gimnazjalistów i uczniów klas 7 i 8 najlepiej przy stołach ponownie radzili sobie Julia Witek i Krystian Marczewski. Uczniowie z Ursynowa triumfowali także przed rokiem. Z kolei rywalizację uczniów szkół średnich wygrał reprezentant zespołu szkół Mikołaj Maciejewski. Zdobywcom trzech pierwszych miejsc dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Urszula Strzelczyk wręczyła dyplomy oraz pluszaki walentynkowe i książki. Natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali lizaki. Sobotnie zawody poprowadzili Henryk Motyka, Anna Sobota i Piotr Bożadajek. Teraz przyjrzymy się przygotowaniom niepełnosprawnych lekkoatletów do kolejnego sezonu. Dlaczego nasze miasto i obiekty Kacerisu są idealnym miejscem na trening? Rafał Kołczyk zapytał o to naszych reprezentantów. Od wielu lat Kozienice są bazą przygotowań dla części kadry polskich niepełnosprawnych lekkoatletów. Od stycznia na obiektach Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu trenuje 8 zawodników startu. Grupa troszeczkę się zmieniła, doszła powiedzmy część młodych zawodników i bardzo fajnie, że są to dziewczynki z Kozienic i z okolic Kozienic. Obecnie są w kadrze polskich juniorów i jakby dla nich docelową imprezą będą Mistrzostwa Świata Juniorów, które tam odbędą się chyba w czerwcu. Natomiast pozostali to jest grupa, która cyklicznie od wielu lat tutaj przyjeżdża, grupa biegów średnich i sprintu. Sportowcy nie przez przypadek upodobali sobie nasze miasto. Mają do dyspozycji wszystkie obiekty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, a w razie potrzeby także zespołu szkół. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedzają systematycznie, to już prawie od 10 lat, że nie wybierają ciepłych krajów o tej porze, tylko nasze obiekty, bo jednak są zadowoleni. Możemy korzystać ze wszystkich obiektów, w razie czego możemy się podpierać obiektami zespołu szkół numer 1, gdzie też powiedzmy nikt nam nie robi problemów. Korzystamy czy z Orlika, powiedzmy są opady, siłowni, czasami z innych obiektów. Tutaj ta współpraca układa się bardzo fajnie. Poza tym Kozienice mają ten swój tak zwany mikroklimat. Nawet w tym roku wszędzie leżał śnieg. My mieliśmy przygotowaną czerwoną bieżnię, w cudzysłowie oczywiście bez śniegu, więc te warunki treningu są jak najbardziej dobre. W Kozienicach trenują medaliści Mistrzostw Świata i Igrzysk Paraolimpijskich Alicja Jeromin, wcześniej Fiodorow oraz Aleksander Kossakowski z przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim. Jest również ubiegłoroczna mistrzyni Europy na 200 metrów Jagoda Kibil i skoczek w dal Mateusz Owczarek. Najmłodsze w tym towarzystwie są juniorki Martyna Marchewka i 13-letnia Magdalena Gontarz. Od 3 lat bodajże trenuję lekką atletykę, skok w dal i biegi na 100 i 200 metrów. Mocniejsza jestem w bieganiu, ale jednak bardziej pasuje mi skok w dal, ponieważ mam mocniejszy staw skokowy i lepiej mi to wychodzi. Zawsze pomiędzy kwietniem a majem jest Mistrzostwa Polski Juniorów, właśnie tutaj w Kozienicach jest organizowane. W co celujesz? Złoto, srebro, tak mniej więcej. Do Kozienic przyjeżdża także Łukasz Wietecki, który ostatnio zamienił lekką atletykę na triatlon i w 2018 roku został wicemistrzem Europy. Najbardziej utytułowana w tym gronie jest Alicja Jeromin. Medalistka Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich wciąż jeszcze odczuwa głód kolejnych sukcesów. Jest także wzorem do naśladowania dla młodszych koleżanek. Pomagam w trakcie ćwiczeń, pokazuję jakieś konkretne ruchy, także mam nadzieję, że ktoś w przyszłości będzie godnie mnie mógł zastąpić. Cały czas gdzieś tam chodzi po głowie złoty medal Igrzysk Paraolimpijskich, aczkolwiek zanim Igrzyska w przyszłym roku, w tym roku czeka nas bardzo długi sezon, ponieważ w listopadzie dopiero odbędą się Mistrzostwa Świata ze względu na lokalizację, ten termin jest tak odległy. Kozienice upodobał sobie również kielczanin Aleksander Kossakowski. Mistrz Europy na 1500 metrów biega w parze z przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim. Ich celem na ten sezon jest medal Mistrzostw Świata w Dubaju. Ale zanim Mistrzostwa Świata, to oczywiście chcemy wykręcić jeszcze dobry wynik, nabiegać coś porządnego na 1500 metrów. Po drodze będą Mistrzostwa Polski i jakieś meetingi międzynarodowe. Teraz na treningach trenujemy zarówno i technikę, i koordynację. Zgranie, jak i kondycję. No wiadomo, że teraz jest okres taki typowo siłowy, wytrzymałościowy, więc na tym się skupiamy, a tą technikę trenujemy przy okazji. Są bardzo dobre warunki do trenowania. W zimę stadion jest odśnieżony. Ogólnie bliskość lasów też sprzyja temu, żebyśmy mogli sobie oddychać świeżym powietrzem. Jest tu taki względny spokój w porównaniu do innych miejscowości treningowych. Tak na dobrą sprawę zawodnicy cały czas są w cyklu treningowym.
W Kozienicach spędzą w sumie około 80 dni. To jest 11,5 miesiąca w roku ciągłego treningu. W zależności od tego, kiedy i którzy zawodników mają imprezy docelowe, podporządkowujemy to wszystko głównym startom. Bo w tym roku już od stycznia do maja będzie około 80 dni obozowych, wiadomo, w cyklach, mikrocyklach, makrocyklach, więc są jakby stałymi naszymi gośćmi i z tego powodu bardzo się cieszymy, także i te nasze obiekty są wtedy w pełni wykorzystane. Godziny treningów i litry wylanego potu z pewnością przyniosą oczekiwane efekty. I rok 2019 będzie kolejnym bardzo udanym dla polskiej para lekkoatletyki. Dwa medale z Warszawy przywieźli strzelcy Hamera Kozienice. Na strzelnicy Legii rozegrano turniej zimowy, w którym udział wzięło 8 kozieniczan. Od 14 do 16 lutego na strzelnicy warszawskiej Legii rozgrywany był turniej zimowy w strzelaniach pneumatycznych. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim zawodnicy Hamera Kozienice. Drugie miejsce w pistolecie pneumatycznym 40 strzałów wywalczył młodzik Jakub Heinrich. Jego wynik 343 punkty. Na trzecim stopniu podium w konkurencji karabinu pneumatycznego 60 strzałów juniorek uplasowała się Wiktoria Banaś, uzyskując przy tym nowy rekord życiowy 588,3 punktu. Poza podium, ale w czołówce sklasyfikowani byli pozostali zawodnicy Hamera. Piąte miejsce zajęli młodzik Piotr Banaszek i juniorzy młodsi Piotr Sadurek i Roxana Banaś. Na szóstej pozycji zawody ukończyli Jacek Mikutel i Hanna Buczek, a siódmy był Konrad Wołos. I to już wszystko w tym wydaniu serwisu sportowego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.